Basiu, wrzesień 2010 roku to jest data rejestracji Fundacji imienia Mariusza Kazany. A ja Cię chciałam spytać o drogę, która Cię doprowadziła do tej chwili. Kiedy uznałaś, że ta fundacja po prostu powinna powstać? Po katastrofie w Smoleńsku, w której zginął mój mąż, podjęłyśmy z córką decyzję, że musimy coś zrobić, żeby pozostała pamięć o Mariuszu. Żeby to, co było dla niego ważne, nadal istniało. I zrodził się taki pomysł stworzenia fundacji jego imienia. A artyści, z którymi Mariusz współpracował, podpowiedzieli nam, że to, co było dla niego ważne, to była promocja polskiej sztuki, to była grafika. I stąd taka inicjatywa stworzenia fundacji, która będzie zajmowała się promocją polskiej sztuki, głównie wśród korpusu dyplomatycznego, dyplomatów pracujących w Polsce, bo tym Mariusz się zajmował przez ostatnie 2 lata, będąc dyrektorem protokołu dyplomatycznego, ale również wykorzystanie naszych placówek dyplomatycznych na całym świecie i promocja polskiej sztuki za pośrednictwem tych placówek. To być może naiwne pytanie, ale powiedz proszę, dlaczego promocja polskich artystów była dla Twojego męża taka istotna? Mariusz uważał, że sztuka jest niezwykle przydatną dziedziną w dyplomacji. Ułatwia właśnie rozmowę na różne tematy, a jednocześnie jest czymś niezwykle ważnym. Już będąc dyrektorem generalnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dążył do tego, żeby nasze placówki były wyposażone w przedmioty polskiej sztuki użytkowej. To z tego, co mówisz, wynika, że sztuka trochę jak muzyka miała łagodzić obyczaje w świecie dyplomacji. Dokładnie, dokładnie. Intrygujące też dla mnie i sądzę, że dla wielu jest pytanie o źródło z kolei zainteresowania Twojego męża sztuką. On przecież nie miał wykształcenia plastycznego, prawda? A nagle pomyślał, tak, polscy artyści to jest dobry środek do osiągnięcia pewnego celu. Skąd się to wzięło? Mariusz bardzo, bardzo kochał sztukę, bardzo się nią interesował. Nawiązał bardzo ciekawe kontakty z artystami z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Z tych kontaktów zrodził się pomysł stworzenia galerii sztuki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Co jest takim ewenementem, bo nie chyba znam, na skalę światową, tak, nie prawda? Znam drugiego takiego miejsca, gdzie byłaby galeria sztuki w urzędzie, w budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I nawet opowiadał mi, mówił mi o tym, że koledzy z ministerstwa żartowali sobie, że tak naprawdę to nie jest protokół dyplomatyczny, tylko protokół kulturalny. Kilka dni po katastrofie, która wydarzyła się w Smoleńsku, w której zginął Mariusz, miała odbyć się właśnie wystawa. Wernisaż kolejny przygotowany przez Mariusza wspólnie z artystami z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i on został odwołany z zrozumiałych względów. Doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić wszystko, żeby ten wernisaż jednak się odbył i jeszcze przed formalnym rozpoczęciem działalności fundacji doprowadziłyśmy do tego, że wernisaż odbył się w galerii, która znajduje się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i tak naprawdę od tego zaczęła się działalność fundacji. Trwa już od 2 lat i muszę powiedzieć, że jest to ogromna radość dla nas, że udało się zorganizować już aż tyle wystaw, bo zorganizowaliśmy kilkanaście wystaw, w tym wiele wystaw zagranicznych. Każda taka wystawa jest również wspomnieniem o nim, o jego pracy, o jego działalności. Jest takim znakiem, symbolem pamięci, który jest dla mnie bardzo ważny. Ale jest też takim sposobem na dokończenie rozpoczętego przez Twojego męża dzieła. Tak, chociaż na pewno Mariusz by się nie zgodził z tym, żeby nazywać to dziełem. On uważał, że to jest takie oczywiste, takie zwykłe i normalne, że należy właśnie pokazywać polską sztukę, bo mamy się czym pochwalić. Mamy kolekcję sztuki imienia Mariusza Kazany, tak naprawdę stworzoną przez artystów, nie przez nas.
I tych prac jest już tak wiele w kolekcji, że nie jesteśmy w stanie ich na jednej wystawie nawet pokazać. Czy one są w jakiś sposób katalogowane? Tak, oczywiście są katalogowane, są opisane. I naszym założeniem jest promocja oczywiście nie tylko tych prac, ale promocja tych wszystkich artystów, których prace wchodzą w skład tej kolekcji. A jak to się stało, że wybór, no bo przecież wybór tych prac, pojechał do Chin? To jest jedna część pytania. I druga, jeśli pozwolisz, to czy fakt, że Chiny są kolebką grafiki, czy to jest bardziej mobilizujące, czy deprymujące przy wyborze prac? Wyboru prac dokonaliśmy, przyznam szczerze, naprawdę z ciężkim sercem, dlatego że wszystkie prace, które są w kolekcji, naszym zdaniem są niezwykle ciekawe i wszystkie należałoby zabrać na taką wystawę. Bardzo długo zastanawialiśmy się nad tym, które prace pokazać, mając jednocześnie świadomość tego, jak wymagającym odbiorcą są Chińczycy, którzy właśnie bardzo kochają grafikę, którzy znają grafikę i którzy bardzo się grafiką interesują. I stąd doszliśmy do wniosku, że najciekawsze będzie pokazanie zarówno wszystkich ośrodków artystycznych z całej Polski, których prace znajdują się w kolekcji. Również chcieliśmy pokazać różne techniki, jak najszersze spektrum polskiej grafiki i jednocześnie pokazując artystów z różnych miast w Polsce, chcieliśmy również chociaż troszkę przybliżyć się odbiorcom w Azji, bo ta wystawa w ogóle będzie pokazywana w Azji, nie tylko w Chinach. Chiny są tym pierwszym miejscem. Przybliżyć troszkę Polskę, pokazując nasze miasta. Tej wystawie towarzyszy film. Nasza rozmowa jest jego częścią, ale takim bardzo ważnym elementem tego filmu są portrety artystów i też takie wizyty w ich pracowniach. I przyznam, że oglądanie trochę kuchni artystycznej było absolutnie fascynującym przeżyciem, bo przyznam, że nie miałam pojęcia, że wykonanie linorytu to jest tak na dobrą sprawę bardzo fizyczne również zadanie, więc czy pokazanie tej drugiej strony medalu, tego co poprzedza dzieło jako ostateczny jego efekt, czy to był pomysł, który również jest elementem działalności fundacji, żeby też pokazać światu, jak pracują w swoich pracowniach polscy artyści? Dokładnie i to jest też jakby w szczególności założenie tej wystawy jest takie, że to ma być sama nazwa transgrafika, która jest niezwykle pojemną nazwą. To jest nie tylko pokazanie świata widzianego oczami artystów, przybliżanie tego świata. To jest również właśnie pokazanie tej drugiej strony, czyli oglądanie dzieł i artystów podczas tworzenia tych dzieł. Tego zwykle nie widzimy, prawda? W galeriach widzimy już efekt finalny, nic więcej. Wydaje nam się właśnie, że to jest niezwykle interesujące i tak jak wcześniej mówiłam, bardzo istotny dla nas jest ten walor edukacyjny. Bo wbrew pozorom często nie wiemy, jak te prace powstają. Sama nazwa techniki jest dla nas często bardzo enigmatyczna, niewiele nam mówi. I wydawało nam się, że to będzie interesujące dla odbiorcy, dla osób zwiedzających, oglądających tą wystawę, podglądanie właśnie artystów w ich pracowniach, zobaczenie właśnie tego z tej drugiej strony.